Trzy Polki wywiezione na pas ziemi niczyjej. MSZ potwierdza Białoruś, polskie działaczki zwolnione z aresztu i wywiezione z kraju. Troje z pięciorga działaczy mniejszości polskiej na Białorusi zwolniono z aresztu i wywieziono na pas ziemi niczyjej pomiędzy Białorusią a Polską, informuje Biełsat. Działaczami miało zająć się państwo polskie, co potwierdza MSZ. Dwoje pozostałych działaczy, Angelika Borys i Andrzej Poczobut, mieli odrzucić propozycję odzyskania wolności w zamian za emigrację. O wywiezieniu polskich działaczy z Białorusi jako pierwsza poinformowała na Twitterze dyrektor Biełsatu Agnieszka Romaszewska-Guzy. Według informacji redakcji przed granicą zmuszono ich do podpisania oświadczenia o zakazie wjazdu na Białoruś. Deportowane miały zostać dyrektorka polskiej szkoły w Brześciu Anna Paniszewa oraz Irena Biernacka i Maria Tiszkowska z Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Wcześniej propozycję odzyskania wolności w zamian za emigrację odrzucił dziennikarz i członek zarządu ZPB Andrzej Poczobut. Podobną deklarację miała złożyć prezes ZPB Angelika Borys. Rehabilitacja nazizmu. Poczobut, Borys, Tiszkowska i Biernacka zostali w marcu zatrzymani w związku ze sprawą karną o rzekome podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację nazizmu. Cała czwórka od tamtego czasu przebywała w areszcie. Działaczom groziło od 5 do 12 lat więzienia. Władze białoruskie zarzucają działaczom ZPB oraz aktywistce polskiej z Brześcia Annie Paniszewej, że w czasie organizowanych imprez wychwalali zbrodniarzy wojennych, w tym Romualda Rajsa, Durego. Aktywiści odrzucają te oskarżenia jako bezpodstawne. W obawie przed zatrzymaniem niedawno z Białorusi do Polski samodzielną decyzję o wyjeździe z Polski podjęło małżeństwo Ines i Andrzej Pisalnikowie. Redaktorzy Związkowej Gazety i portalu internetowego ZPB nie wykluczali, że jeśli zostaną aresztowani, to ich 11-letni syn może zostać odebrany rodzinie i umieszczony w państwowym sierocińcu.